Pueblos. Filiblos. Człowiek z marmuru. To będzie temat, na który będziecie obaj nawijać. Dobra. To jest finał. Zachowujcie się, jakby to był finał. 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Yo, posłuchaj. Yo. Yo, człowiek z marmuru. Człowiek z marmuru, ja tak to strzelam i w tym momencie będę odwalał tego przyjaciela. Dobra, jeszcze raz przyjacielu, nie jesteś człowiek z marmuru, trafisz tylko do mauzoleum. I to jest proste, Pueblos to weto, a to, że wygram, to jest pewne. Mur, beton i teraz tak, dobra, sprawdź człowiek, po tej walce dostaniesz tylko buty betonowe. I jeszcze raz gram nadal, betonowego buta sprzedaje ci nawet Krav Maga. I w tym momencie sprawdź i skumaj. I coś tam jeszcze było o marmurach. I w tym momencie, dobra, lecę w wersach. To nie człowiek z marmuru, to flow z drewna. Ja to ziom wkręcam. Dobra, daj bit. Człowiek z marmuru, odpowiada Filipek. Dobra, ja dam tu dobre linie. Marmur, jesteś tu tak potrzebny jak pomnik w Świebodzinie. Jeszcze raz, jo, dokładnie, wciąż Pueblos się obsrał, bo panny lubią brąz. I to jest tak, jadę teraz, ciebie tu kurwo, na bicie odwalasz same gówno. Dobra, to jest człowiek, taka rozkmina. Filip to nie człowiek, Filipek na bitach to już maszyna. I dobra, jestem drewnem, raper postury. Jak ciebie rucham dziwko, to lecą kurwa wióry. Jeszcze raz, jo, dokładnie, teraz sprawdź, Filipek, daję tutaj dobry rap. Jestem z drewna, no to niezła heca. To wytłumacz pizdo, czemu na bitwach umiem dojebać do pieca. I to jest tak, prosty synu, umiałbym dojebać do pieca nawet w Oświęcimiu. A twój kurwa chujowy rap tutaj trwa pizdo dłużej niż 5 kacetu lat Grzesiuka. Taka lektura. Mam wrażenie, że wejścia na temat nie wzbudziły entuzjazmu. Mam nadzieję, że to wrażenie jest błędne. Nie wiem, nie podobało się wam, tak? Tak, słuchaj, nic nie będę nikomu stawiał. Proszę tutaj nie sugerować takich świństw. Dobrze, jaki by tutaj podkład? Już wiem, jaki podkład na finał. Niech będzie. Powiedz na osiedlu. Okej. Jeszcze raz. 5, 4, 3, 2, 1. Ba! Yo. Dobra, on ani słychu, ani widu. Dorzucam do pieca, bo się palisz ze wstydu. Jeszcze raz, ja to kurwa rozkminię. On palił się ze wstydu nawet w Oświęcimiu. I w tym momencie sprawdzaj wers, bo będę dla ciebie pogromcą jak Rudolf Hess. I to jest wers. Dobra, jeszcze Pueblos zleciał. I w tym momencie ci tu kurwa dokładam do pieca. Jeszcze raz, ja to strzelę. On nie dokłada do pieca, bo mieszka z Pejterem. Dobra, sprawdź człowiek. Jeszcze nawet nie mają kuchenki mikrofalowej. Jeszcze raz. Pieprzyć przepyk, nie mają kuchenki, ale odgrzewają te kotlety. Dobra, sprawdza, ja daję kurwa spontana. Wolę mieszkać z ziomkiem, niż żeby do rachunków dokładała mama. I to jest tak, tak z nosy, tak cię napierdolę, że będziesz wyglądał jak Rudolf Czerwononosy. Jeszcze raz, jo, płynę. Chwilę, Filipek jest tutaj jak gender killer. I w sumie popatrz, jadę z tym cwelem. On tak lubi ciągnąć, że powinien być tutaj reniferem. I dobra, wbijam do rap gry. Nawet w Oświęcimiu by się twoje pancze przejadły. Tutaj wpada Filipek, więc popatrz, daję rapsy typie. I dobra, kurwa, popatrz, pora to rozkminić. Jak będziesz pizdo grzeczny, to pożyczę ci dietę, masę skili. Zmiana! Yo, mama dokłada na rachunki, jadę w wersach, a on nigdy nie będzie pokazywany w mediach. I to jest proste, ja to strzelam, mama mi dokłada do kurwa rachunków sumienia. Dobra, chłopaku, dokłada mi, bo tak zjadam takich łaków. Dobra, sprawdź to znów, wie to plener, a nie klub. Nie wygra ze mną, bo to kurwa nie WBW. I w tym momencie wchodzi Puebli na pętli. Pisali w komentarzach, żebym dorzucił agresji. Okej, wracam, yo, i hip-hop to cały czas nie moja praca. Jak i Oświęcim. Dobra, sprawdź tą kurwę, bo w tym momencie tutaj chudniesz. I było o Świebodzinie. Lecę, kocie, ty po panczach rozkładasz chujowo ręce jak OZ.
Yo. Okej. Media i WBW, no to niższe dziwki. Znacie frazeologizm? Powtórka z rozrywki. Jeszcze raz, jo, dokładnie, ej, masz taką mordę, że dzień dobry nie powie ci nawet TVN. I to jest tak, wijam w taktach, rozpierdolę cię na WBW i teraz fakty po faktach. Inaczej, jo, dokładnie, leci Filipek, więc popatrz, ja cię rozpierdolę, typie, czujesz się przy mnie, tutaj źle mądziole, prawie jak Kamil Durczok przy szwedzkim stole. I to jest tak, jo, dokładnie, niezła keca, coś tam mówiłeś, kurwa, dokładam do pieca, więc teraz sprawdzaj, bo wiedzą to ziomy. Filipek jest z konopi, ale jeszcze nie jest wypalony. Okej. Okay. Pueblos zaczynał, więc kończymy. Znowu się zjebałem, zamuliłem. Nie przyznawaj się przed decyzją. Cicho, cicho. Silence! Czy waszym zdaniem w tym finale lepszy był Pueblos? Czy uważacie, że lepszy był Filipek? Jak dla mnie nie ma wątpliwości, ale jeszcze raz. Pueblos! Filipek! Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, kilka kuponów na napoje oraz 100 zł za drugie miejsce wygrywa Pueblos. A jeszcze więcej kuponów i 5 stówek